Wystawiam, wystawiam! Nie, 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 w lewo nie! Prosto, słyszysz, prosto by z lachu! Borys, zerknij! To idealna lokacja na mój nowy pałac! Więc Hezo, zasyp te dziury i wysiedlij mnie to pospólstwo! O, zobacz, ktoś wyrzucił całkiem świeżą głowę! Marnotrawstwo! Co, mnie to mówicie? Przecież ja jestem w kwiecie wieku i śmiertelnie chory, no. W najlepszym wypadku zostałem jakieś 2 dni, a potem koniec. A, to nie fajnie, stary. Gdybym to ja, król Julian, bo tak się zwa, miałbym odwalić kitę za 2 dni, to zrobiłbym te wszystkie rzeczy, o których wcześniej tylko marzyłem. Na przykład? Od dziecka chciałem zostać profesjonalnym gwizdajłą. Już teraz idzie mi dość niesamowicie. Ale chciałbym być jeszcze lepszym. Zbiłbym na tym fortunę. I wiesz, co jeszcze mógłbym zrobić? No więc, najechałbym jakieś sąsiednie państwo i potem narzucił im swoją ideologię. Nawet jakby wcale nie chcieli, wiesz? Łatwo ci mówić, bo jesteś królem. Tak, a ty niestety tylko małą, smutną główką. Ale musi być coś, co chciałbyś zrobić, zanim zdechniesz. No, właściwie jest taka jedna rzecz. Jakaż to? Zdradź mi. Nie, chyba nie powinienem, bo nie... Jakaż to? No bo wiesz, bo nigdy nie odważyłem się powiedzieć Glorii, co do niej czuję to? I jak mi na niej... Błagam, zdradź! Mówię, że nigdy nie miałem odwagi, żeby powiedzieć Glorii, co do niej czuję. Jak bardzo mi na niej zależy. Dobrze, nie chcesz, nie mów. Chodzi o kobietę. O, no nie, nic nie powiedziałeś, że tu chodzi o kobietę. Stary, czego ty się boisz? Przecież i tak jesteś trupem, odwagi. Tak? Tak, tak, masz rację. Więc do kobiety trzeba się pofatygować, tak? Potem patrzysz jej w oczy. Przesuwa się, tak? Tylko troszeczkę, ale najlepiej prawie do końca. A potem czekasz, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? Teraz wasze wargi praktycznie się już stykają. A potem po prostu jej mówisz, jak bardzo jej nienawidzisz. Raczej kocham, ale... Oto pies na baby! Szczek, szczek! Ostry z ciebie zawodnik, wiesz? A teraz posłuchaj! Musisz się wznieść ponad swą słabość! Tak? Co on tam szepczy? Chcesz coś powiedzieć? Tak! Świetnie! Ale musisz się wznieść! Wznieście się! Tak! Wydostań się, zatrwanie! Wzniosę się ponad swoją słabość! Patrz, wznoszę się! Wznoszę się, Morris! Wznoszę! I pójdziesz prosto do swojej kobiety! Tak! Czujecie tę siłę! A potem staniesz z nią twarzą w twarz! Tak zrobię! Spoglądniesz i powiesz, mała, polubiłem cię! Tak! Tak zrobię! Tak właśnie zrobię! Wzruszyła mnie ta mała trupia główka. Góra serca! Ja was ocalę! Jest tylko jeden sposób, żeby znów popłynęła woda. Ja, wasz uwielbiany król Julian, w swojej łaskawości złożę skromną ofiarę swoim dobrym znajomym, czyli bogom wody. Gdzie? We wulkanie! A co to da? No jak to co? Doskonałe pytanie. Kiedy wrzeszcząca ofiara trafi już do wulkanu, to moi znajomi bogowie ją zjedzą. Mówię o ofiarze. Bardzo smaczna. Dziękuję za tę ofiarę. A może jeszcze jedną? Nie, jedna dzień nie wystarczy. Poważnie poczuję się bardzo dotknięty, jeżeli nie zjeść jeszcze. Ale ja nie chcę kolejnej ofiary, okej? No ale zobacz, jaki ty jesteś chudy. Nie będę nic więcej jadł, jasne? Bogowie zjadają moją ofiarę, są mi wdzięczni, więc dają mi trochę swojej wody. A ja ją wam. Co? I to działa? Nie! A nawet tak! Odpowiedz, Morys. Jakieś 50%.